Istnieje zatem swoisty savoir-vivre obowiązujący na cmentarzach. Stwierdzenie, że cmentarz nie jest zwykłym parkiem, lecz miejscem szczególnym, w którym wszyscy powinni zachować się odpowiednio, powinno być znów oczywistością, ale nie jest, o czym świadczą fakty, które powinny nas niepokoić i wzywać do działań wychowawczych. A jeśli nie podejmą tych działań seniorzy, to kto? Oto więc maleńki poradnik cmentarnego savoir-vivre. Pomińmy w nim zjawisko tak zwanych hien cmentarnych, gdyż jest to poważna patologia, którą powinny się zająć skutecznie odpowiednie służby. A zatem cmentarze powinny się nam wszystkim kojarzyć z ciszą, zadumą i modlitwą. To ziemia święta. Stąd konieczne jest ograniczenie wszelkich rozmów, a jeżeli są one prowadzone, to konieczne jest ściszenie swego głosu do maksimum. Rodzinne pogawędki i nagminne w tych dniach prowadzone warto przenieść do domów, na ławki w parkach czy w inne miejsca poza cmentarzem. Na terenie cmentarza nie palimy papierosów, nie przyprowadzamy zwierząt domowych, nie korzystamy z telefonów komórkowych. Należy wyciszyć, tak jak na przykład w kościele czy w kinie. Nie przysiadamy na nagrobkach, nie jeździmy rowerami, nie spożywamy żadnych posiłków, rezygnujemy z gumy do rzucia. Dotyczy to nie tylko dzieci. Mężczyźni powinni zdjąć nakrycie głowy. O tempora, o mores. Takie rzeczy trzeba dziś mówić w kościele. Kiedyś było oczywiste. A dzieci? Niektórzy specjaliści radzą, by dzieci w ogóle nie brać na cmentarze, ani na pogrzeby, ani na uroczystość Wszystkich Świętych czy Dzień Zaduszny, bo się nudzą, mogą się zgubić, przeszkadzają. Dynią niech się zajmą, to jest dopiero dla dzieci. A nie lepiej je wychować, idąc z nimi wcześniej, w zwykłe dni roku, na groby bliskich i wtedy spokojnie wszystko im wyjaśnić, przyuczyć do odpowiednich zachowań. Dalej, jako ludzie potrzebujemy znaków i gestów zewnętrznych. Uwaga raz jeszcze, zmarłym nie są one żadną miarą potrzebne. Grozi nam jednak przesada, przerost formy nad treścią, próżność, zbytek, porównywanie się z innymi. Idzie więc o to, żeby te sprawy zewnętrzne nie były zamiast tego, co najistotniejsze. Modlitwa, skupienie, czynna miłość bliźniego, czyli miłosierdzie. Zawstydzać nas powinna kolekcja listopadowa kobiet. Czyżby był tak zwany wybieg w cmentarnych alejkach? I nieodpowiedni strój podczas pogrzebów. Krytykowanie gorszego, skromniejszego, zaniedbanego grobu, czyjegoś uboższego wieńca czy wiązanki. Wstydem jest zaniedbany w ciągu roku grób, a jeszcze większy przynoszenie na cmentarny śmietnik swoich śmieci z domu, z zewnątrz. Przemyślenia wymaga środek transportu, którym zamierzamy dotrzeć na cmentarz ze względu na wzmożony ruch i ograniczoną liczbę miejsc do parkowania. Warto pokusić się o spacer lub korzystać z komunikacji miejskiej. Dodajmy na koniec, taki savoir-vivre obowiązuje wszystkich, nie tylko ludzi wierzących. I teraz wy, drodzy seniorzy, skoro zachęcają nas znów do ostrożności, pomyślcie, że cały miesiąc listopad przynosi takie dobra, jakie daje pierwszy i drugi dzień listopada, gdy idzie o pomoc zmarłym. Więc nie musimy akurat w tym dniu narażać siebie i innych. Nie musi to być tłum, który potem będzie bardziej szkodził sobie i innym. Przygotujmy się zatem w najbliższych dniach do właściwego chrześcijańskiego przeżywania dni, które mogą wiele znaczyć i dla zmarłych, i dla nas.
Thank you.